Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, ale także tych, którzy są jakoś tam zaangażowani emocjonalnie w to, co robię. No dzisiaj przychodzę z trudniejszym tematem. Pokażę Wam na przykładzie Instagrama, jak nie można wierzyć statystykom internetowym i być może jestem nieustannie, mój kanał i właściwie wszystko to, co robię, jest poddawane jakiejś manipulacji. Ja to nazywam atakiem hybrydowym. Mniej więcej od roku mam bardzo duże problemy ze statystykami. Instagram w ogóle od roku jest zamrożony, nie przybywa mi żadnych widzów, ale dzieją się na Instagramie dziwne rzeczy. Oto zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. To jest mój profil na Instagramie i tu widzicie kilka cyfr. Pierwsza z nich to jest liczba postów, począwszy od tym i zwróćcie uwagę na cyferkę 602. To już Wam powiem, że te dwa nie wiem skąd się wzięło. Co to jest to 602? To jest liczba osób, które ja obserwuję. Czyli ogólnie profili. Musiałabym wejść na profil, kliknąć obserwuj. Nie zrobiłam tego. O takim zjawisku, że Wasze konto może obserwować inne konta, Wy o tym nie wiecie, czytałam już dawno, ale traktowałam to troszeczkę jak foliarstwo z przymrużeniem oka. Po czym, no, tego typu informacja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy zostaje, więc sprawdziłam kiedyś tam to moje konto. Rzeczywiście zobaczyłam, że jest bardzo dużo osób, które nawet nie pamiętam, kiedy zaobserwowałam. Miało było około 800, chyba do 1000 osób, które obserwowałam. Więc no, wyczyściłam całkiem sporą liczbę tych profili, których na pewno nie mogłam oglądać. A takie, które mogłam oglądać, to powiedzmy, zostawiłam. No ale kwestia nie dawała mi spokoju, znowu gdzieś tam się pojawiła jakaś informacja, to ktoś tam mówił o shadowbanach, to z kolei gdzieś dotyczy innych, powiedzmy, portali, innych mediów społecznościowych. Więc myślałam sobie, zrobię tak, wyczyszczę liczbę tych, których oglądam, do takiej jakiejś okrągłej liczby, żebym ewentualny przyrost mogła łatwo obserwować. Tak zrobiłam i słuchajcie, już właściwie po 2-3 dniach właśnie z 600, które było liczbą taką właśnie łatwą do zapamiętania, po prostu okrągłą. I nagle, patrzcie, 602. Mogłabym te osoby pokazać, jak zastanawiam, czy tego nie zrobić. Jeśli kliknięcie w tą rubrykę osoby obserwowane, to pokaże się Wam różne opcje, według których można posortować tych, których obserwujecie. I na przykład od daty. Więc zobaczyłam tych najnowszych, których obserwuję. No i się pokazało takie konto. A za mnie pokażę. Nie oglądałam tego konta, nie zaobserwowałam. Takie konto mi się pokazało. To jest coś o gotowaniu. Dobrze, niech sobie gotują. Polsko-amerykańskie małżeństwo. Ja tego konta nie obserwowałam. Na pewno. To możecie sobie zobaczyć. I drugie konto, którego nie obserwowałam na pewno. To jest jeszcze ciekawsza historia, ponieważ tu kompletnie tej sytuacji nie rozumiem. Pani założyła konto ledwie kilka dni temu. Zobaczcie, jakie ma te statystyki skromne. Tam była nawet informacja taka, widzę, że zmieniła, że jest młodą kobietą, która szuka znajomych w internecie. Ale gdzieś to zniknęło, widzę. I ciągle są te trzy zdjęcia tej bardzo ładnej, urodziwej osoby, ale tak mówię, nie obserwowałam. Ta sytuacja, kiedy moje konto zaobserwowało, te dwa konta, miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia, więc gdyby to było miesiąc temu, dwa, nie wierzyłabym sobie. Mogłabym powiedzieć, że może zaobserwowałam, nie pamiętam. Także, kochani, statystyki w internetach takimi prawami się rządzą. I skoro moje konto może obserwować jakieś inne, to pytanie, czy jeśli dostaję codziennie powiadomień, co najmniej, że co najmniej 10 osób mnie obserwuje i to w ogóle tego nie widać, stoi, a czasami się cofa wręcz, liczba osób mnie obserwujących, czy zmniejsza się, no chyba się denerwuję, bo to są rzeczy bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo często jestem oceniana przez pryzmat właśnie tych cyferek, które są cyferkami po prostu kompletnie niewiarygodnymi. Drogie Instagramie, ludzie pracujący w Instagramie, jeśli to oglądacie, to się ogarnijcie, bo to znaczy, że coś tam się dzieje bardzo niedobrego. Nie wiem, czy osoby, które są zatrudnione w Instagramie,
Czy to są boty? Podobno są to boty, ale ktoś tam tego nie pilnuje. Dokładnie. Także możecie mi nawet zbanować, zlikwidować to konto na Instagramie. Jeśli ono jest takim kontem, że ono w ogóle nie rośnie, że ja dostaję nawet kilkanaście powiadomień, że mi przybywa obserwujących, a tego nie widać, a licznik stoi, a nierzadko się cofa, to znaczy, że tam jest coś nie tak i takie konto do niczego mi nie jest potrzebne. Zróbcie to uczciwie, bo jak na dzień dzisiejszy to jest fuszera. Jeżeli pozwalacie na to, że takie rzeczy się dzieją, to dosyć emocji. No w każdym razie, jeśli oceniacie kogoś przez pryzmat statystyk, ja oceniam tak na YouTubie, jak i tutaj na Instagramie. Myślę, że moje statystyki, konto moje na Instagramie obserwuje formalnie 2,5 tysiąca. Myślę, że jest trzykrotnie większa liczba obserwujących. Na pewno trzykrotnie więcej dostałam. Tak, wiem, już od razu zaznaczam. Wiem, że ubywa też. Oczywiście, że ubywa, ale nie w takim tempie, że od roku konto stoi i nie przybywa. I powiedzmy, statystyki na kanale YouTube'owym oceniam jako zaniżone o połowę też. Jak to jest robione? Nie wiem, ale skoro moje konto może obserwować, pytanie, czy ja tam też nie komentuję gdzieś na innych kanałach, na innych profilach. Tu mówię cały czas o Instagramie. Drogi Instagramie, jak już tworzysz jakąś społeczność, podejmujesz się tego, to rób to tak, żeby tego typu rzeczy się nie działy, żeby konta były bezpieczne, bo na razie niestety tak nie jest. To jest trochę nie fair. Kochani, nie musicie komentować, to po prostu chciałam, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją. Politycy mówią o tym, bo zaczęło się od polityków, że na tych mediach społecznościowych, które są dla nich ważne, dla polityków, co mają tak zwane shadowbany, czyli powiedzmy, konto jest niewidoczne, znika. No i myślę, że tego shadowbana dostają też osoby po linii biznesowej, bo niewątpliwie ja weszłam na jakieś pole biznesowe, które polega na tym, że ludzie pokazują towar czy produkty, no i nawet nie bardzo wiem, jakiego rodzaju jest to usługa, domyślam się, że no polegająca na tym, że ten towar jest po prostu tak zachwalany, reklamowany, a potem rzeczywiście ludzie popadają w tarapaty, bo przez ten nieuczciwy przekaz dostają informację, że jak nie kupią, że powiedzmy perfumy X, to są takie perfumy, że ludzie będą myśleć, że jesteś bogata, że masz sukces, bo cię stać na takie, bo są drogie i tak dalej. No, takie głupoty potrafią opowiadać. Uff, no temat jest bulwersujący, temat jest taki właśnie inny. Nie wiem, czy filmy opublikuję, zobaczę. Pa, pa. Żeby was takie coś nie spotykało.